Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Super Liminal. I kochani, wracamy sobie. Powiem wam szczerze, że miał dzisiaj wpaść kolejny odcinek z Hydronir, ale stwierdziłem, że jednak lepiej będzie jak wam po prostu te odcinki będę mieszał, żeby wam się za szybko to nie znudziło. I zapytacie, dlaczego jestem taką leniwą dupą, że nie chce mi się teraz nagrywać odcinków. Z tego powodu, że robię ten serwer. Obiecałem wam serwer do Minecrafta i jak najbardziej go robię. W tej chwili możliwe, że nawet macie screeny z mojego progresu do robienia pluginów. I powiem wam osobiście, że ja osoba, która no nie ma zbytnio wiedzy na temat robienia pluginów, no bo nigdy ich nie robiłem po prostu. Powiem wam, że nawet mi się to ogólnie spodobało, więc jak najbardziej te pluginy będą nasze takie, że tak powiem, własnościowo serwerowe. Nie musicie o to martwić, jeżeli macie jakieś w sumie... Ale my tu byliśmy chyba. My tu chyba byliśmy. Czy nie? No byliśmy, bo ja nawet patrzyłem tą sodę. Zepsuło się. Tak, no my tu byliśmy definitywnie, tylko czy ja coś pomieszałem? Nie, nic nie pomieszałem, dobra. To jest po prostu kolejna pętla. I tak, jeżeli macie jakieś w sumie pomysły na pluginy na serwer, tylko od razu wam mówię, to nie mogą być pluginy typu, nie wiem, generator światów, czy jakieś nowe przedmioty, chociaż nowe przedmioty może uda mi się zrobić. Nie jestem pewien. Mówię, no ja jestem akurat osobą niedoświadczoną w tworzeniu pluginów, więc musicie mi to wybaczyć. Ale coś tam działa i te pluginy, o dziwo, działają. Przenoszę całą ekonomię w ogóle z Discorda, więc wszystkie te właśnie poziomy na naszym Discordzie, wszystko będzie oczywiście zamieszczone również w Minecrafcie. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Ej, ale to się nawet nie dało nigdzie indziej iść, więc nie rozumiem. Masa palet, tam jakieś widzę, że pianki wygłuszające. Tylko czemu? No właśnie, no i wracając do tych pluginów, oczywiście ja sobie tam to wszystko robię. Dlatego też, no mówię, mam bardzo mało czasu na nagrywanie w tej chwili, bo chcę jak najszybciej ten serwer uruchomić. Też wiem, że nie mogę też tego robić kosztem was, prawda? No, więc jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, to jak najbardziej piszcie w komentarzach, coś tam sobie wymyślimy. Dobra, tylko co my tu dalej musimy zrobić? To jest jakiś dziwny haczyk. Pytanie, czy ja będę w stanie... Piąć się tu? Będę w stanie. Proszę was za mój głos, ale przed chwilą mocno kichnąłem i tak mi się teraz wszystko zaczęło, wiecie, z tego nosa zlewać i tak dalej, więc głos mogę mieć nieciekawy przez chwilę. Czyli przez chwilę, przez pewnie cały odcinek. Pewnie przez cały odcinek. Wow. Dobra, mamy półkostki. Co? Oszukali nas dziady jedne. No to jest półkostki, a nie cała kostka. I czemu ta kostka? No dobra, ta kostka działa normalnie. O. Półkostki idzie tu. I bierzemy półkostki kolejnej. Nawet chyba nie będę musiał zbytnio się bawić w to. O, właśnie. Tykałka. A nie, to jest chyba tylko czujnik. Nie, to nie jest to, co myślałem. To nie jest to, chyba. Właśnie, bo interesuje mnie, czy ta gra ma jakieś sekrety. Czy ma jakieś rozwidlenia ścieżek może. To jest bardzo ciekawe. To był czujnik. What? Nie, to oddaj mi to. To ty mi oddaj, przyjacielu. No, widzę, że ty chyba nie ma innej trasy. A, może jest. Może jest. Not cross. Jednak nie ma.
Ale tam naprawdę nic nie ma. Jakaś recepcja chyba, tylko i wyłącznie. Czy my możemy to... A, samo. Może Kirchner będzie za to? Mam makro, więc szybko to mogę sobie nawet zrobić bez problemu. Właśnie, czy my jesteśmy w stanie to rozwalić? To jest ciekawa myśl, zaraz zobaczymy. No mogę to zostawić. Nie. Definitywnie to tak nie działa. Mam problemy z percepcją w tej grze, nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Wezmę to z tej strony. No właśnie, o to chodziło. No ciężka jest ta percepcja, naprawdę. Jestem po prostu upośledzony pewnie do tego. Mogę lampeczkę wziąć? Mogę! A ja się mogę na przykład zrobić dużą? Mogę! Ale tu widzę jakąś figurę szachową, to chyba zwykły pion. Albo goniec, nie jestem pewien. Chciałbym to wziąć. Prawym mogę to wszystko sobie przemieszczać, tylko nie mogę tego w pionie niestety. What? Tak, to jest goniec, to nie jest pion. Piony są inne. No okej, okay, tylko tak, to możemy ściągnąć? Możemy ściągnąć, dobra. Git. Professional tip, the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. No z pewnością, no z pewnością. Ale wiecie co, ja bym sobie wziął to. Ole wielka lampa. Ole wielka lampa. No i to mi się podoba. Lampa jak się patrzy. No ale chyba i tak ze mnie przejdziemy. I tak ze mnie przejdziemy. Czy my to możemy odkręcić, bo to jest czerwone i ładne? Nie. Ale na pewno się tym możemy pobawić. Uwielbiam te makra. Uwielbiam te makra. Jednak te myszki SteelSeries są świetne pod tym względem. Dobra. Ale to się nie musimy zbytnio bawić chyba. Tak już przejdziemy? Przejdziemy. I tak tego nie zabierzemy w żaden sposób. A, znów oszustwo. Znów oszustwo. Employees only. Ja z obsługi nie jestem. Ale to chyba moja głowa, więc co? Chyba nie jest problem, tu siedzimy. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś przybliżania, wiecie, tak żeby sobie te notatki może jakoś poczytać. Piłka. Jabłka. Jabłka. Jabłuszko. To jest zamknięte. W makro lecimy. Kurde, coś tu musi być w takim razie. To chyba nie byłaby taka pusta przestrzeń po prostu, nie? Czy jednak? Może jednak jest. Lecimy dalej. Nie wiem dokładnie, na ile odcinków Superliminal nam starczy. Nie mam... What? Wow! Co to za dziwne rzeczy? Kapuje. Oho, to nie wyjdzie teraz. No ale tu możemy to... Znaczy jak jestem na tym, to mogę to wyciągać? Nie mogę, cwany. No dobra, ale no nie widzę tu większego sensu, jak wejść tutaj, chyba że jakiś większy sens. Nie. To mogę tylko tak wyciągnąć. No ale to i tak nic by mi nie dało. Chyba.
teorii mógłbym zrobić coś takiego. No ale to bym wtedy nie przeszedł. To bym nie doskoczył. Bez sensu. Bez sensu. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Zalecane opuszczenie tego snu tak szybko, jak to jest tylko możliwe. Chciałbym. Tak patrzę sobie, czy tutaj nic jeszcze przy okazji nie ma, ale chyba nie. Muszę takie panele sobie do pokoju kupić, kurczę. Tylko teraz tą drukarką mam te problemy i tak... No mówię, nie sprzątałem w tym swoim pierdolniku już chyba ze 3 miesiące albo więcej. I tak nawet nie mam czasu, żeby to porobić. Aż mi po prostu wstyd. Jej, oszukane! Oszukali mnie dziady jedne. W tą stronę. O, i Dziaja. A jak Dziaja, to po co drążyć temat? Dobra. Tu jest kostka zwykła, ale tu się pojawiają dziwne cienie. Aha, no właśnie, tak żebym myślał. To była oszukana kostka. To była kostka kanciaszka. A ty gałgan, tu ja ciebie jeszcze muszę kliknąć. Tu musimy zrobić wieżę. No dobra, wierzę, że zrobię. Dobra, to jest cień. Tym cieniem lepiej jest to sobie wszystko dopasować. Ja nie wiem, czy już tu nie wejdę nawet. No oczywiście. Ja bym nie wszedł. Ja wszędzie wejdę. Dobra, kolejny quest. Tu znów będzie ścianka. O nie. Znów zgłupiałem. Pyk, mała ścianka. Czy tu coś jest, co mógłbym oszukać albo coś wziąć? Patrzę, czy nie ma tych przełączników, ale chyba nie ma. A czekajcie, nie ma nic na górze? Nie. Ja nie widzę. Jeżeli coś zauważyliście, to oczywiście piszcie w komentarzach. O Jezu, wiecie co, ja mam taki lęk wysokości, że ja pierdzielę. Co tam jest na górze? Tam chcę wejść. Halo, gro. Czy mi tego podnieść się mogę? Nie. Włączymy przełącznik przeciwpożarowy. Drugi, dzień dobry. Tak nic mi nie dacie? A to celowo, żebym tam nie wlazł pewnie. Testers. Warstwy, czy część, no fajnie, warstwy snu. Umyślę, jesteś tutaj. Pytanie, czy kierujemy się do najniższego punktu, czy do najwyższego punktu? Ludzie śnią tylko o takich zwyczajnych obiektach. Nudne. O, ciekawe. A, ciebie też pamiętam. Czujesz się szczęśliwy? Czujesz się szczęśliwy jako szczęściarz? Fino coś tam. Nie zauważyłem dalej. W ogóle mam kawę w takim wielkim kubku. Ja ją teraz piję. Nic tu więcej nie mamy. Ja bym się jeszcze zrzemnął. W ogóle tak sobie, wiecie co, postanowiłem, bo trochę nie będę kłamał, że mi się ciałka przybrało przez to wolne. I tak teraz codziennie, jak tylko wstaję, tak pół godzinki, godzinkę, skaczę sobie na VR-ze, w Pistol Whipie albo w Beat Saberze. Boże, ludzie, naprawdę, to jest coś przepięknego, jeżeli chodzi o treningi dla graczy.
dla graczy, każda tak naprawdę taka, wiecie, ulana świnia komputerowa, jakkolwiek to znaczy, powinna mieć takiego VR-a w posiadaniu, bo wtedy człowiek, który lubi gierki, po prostu ma łatwiej zacząć cokolwiek ćwiczyć, naprawdę. A w szczególności, że no naprawdę tego ciałka mi też się ostatnio trochę przybrało. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Dobre pytanie, ale przynajmniej dzięki temu mogłem się kawy napić. No, więc oczywiście nie bierzcie też tego, co powiedziałem, jakoś na to poważnie, ulana świnia i tym podobne. Ja po prostu jestem szczery. Wiem, że niektórzy ludzie mogą mieć... Czy to jest kamera? Jak to jest kamera? Wiem, że niektórzy ludzie mogą mieć problemy ze zdrowiem po prostu i dlatego ta tusza tak wygląda, jak wygląda. No ale nie oszukujmy się, w większości przypadków to jest jednak zaniedbanie, tak jak w moim przypadku na przykład. Chociaż nie powiem, no ja jeszcze jestem szczupły, bo jakby nie patrzeć, to mam 1,80 m, ważę 75 kg w tej chwili, więc chyba też nie jest tak źle. Powiem wam tylko tyle, że jak się zatrudniałem w tej swojej firmie... Wow. Horror. Koszmar. Chyba koszmar. Chyba teraz mamy koszmar. No kurde, chciałem popatrzeć sobie te. O. Ja to wszystko widzę, się nie dam tak ograbić z tego. To już było. No nie zauważę tylko, jeżeli chodzi o te nasze łączniki, tego na pewno nie zobaczę. No i chyba ostatni. Ja. I co ci się nie da, o dziwo? Dobra, zapasowy generator tędy, ale tu widzę, że są lustra. To nie jest szybka, co lustra. To są lustra. No, definitywnie to jest koszmar. Definitywnie to jest koszmar. Mam nadzieję, że mnie tu gra nie zaskoczy czymś nieciekawym. Co, coś? Przejście? Nic? 0-0? Droga zamknięta. Jakkolwiek to brzmi, definitywnie to jest koszmar. Wow. Robi dobry klimat, naprawdę. Wow! Paski ESD! Paski ESD! Znaczy w sumie niekoniecznie ESD. To mogą być paski ESD, ale mogą być też zatrzymujące temperaturę w pomieszczeniu. I w sumie chyba byłoby to bardziej logiczne niż paski ESD. No, aczkolwiek każdy, kto naprawia sprzęt elektroniczny, wie, czym są zagrożenia ze strony niskich napięć i czemu ESD ją bardzo przydaje. Dobra, tutaj widzę, że coś się stało. Właśnie, kontynuując temat, ile ważyłem przed zatrudnieniem się w mojej bieżącej firmie, ważyłem 60... od 62 do 64 kilo, to była moja taka standardowa waga, że tak powiem, waga mojego ciała. Przy 1,80 m, nie oszukujmy się, byłem bardzo szczupły. Aż za bardzo chyba nawet. Oho, tu się pojawia krew. Tu się pojawia krew. Ja z krwią ostatnio mam dużo do czynienia, więc nie chcę. Jakby to pierdzielnęło teraz, to uch, tylko inny raz. Zobaczcie, że... Nie mamy takiej standardowej trasy teraz. Chyba, że to nic się nie będzie dało. Wow, halo, proszę mnie nie strachać.
Właśnie tak jakaś się w ogóle mgła porobiła. Ale naprawdę, te paski są świetne. Tu się coś pali po prostu chyba. No koszmary nam robicie, no halo, co tu się dzieje? Okej. Murder, murder, murder. Murder, 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 beans. Morderstwo, 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 morderstwo. I fasolki. No dobra, ale my tu nie przyjdziemy teraz, nie? Są kwiaty. Tam jest jakieś kolejne pomieszczenie. Tu jest to nasze pomieszczenie. Tu kwiaty i tu jest to samo chyba pomieszczenie. Dobra, ja idę prawą stroną. Daję soda. Idziemy do kwiatków. Ja się nie boję, ja w horrory grałem. Ja w horrory grałem, ja się nie boję. Zawsze byłem tego zdania, że trzeba bać się ludzi, a nie duchów czy potworów. Jeżeli właśnie, bo ja ogólnie, wiecie co, jestem takim pasjonatem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o zjawiska paranormalne. Że pasjonatem, może to źle jest, źle powiedziałem. Po prostu, no, wiecie, lubię się bać, ale nie wierzę w to. I naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś zjawiska paranormalne, uwielbiam oglądać takie rzeczy. Bo w większości niestety, ale no, śmieszą mnie te rzeczy. Śmieszą mnie te rzeczy. Bo po prostu w nie nie wierzę. Kolejne fasolki. Pykniemy sobie to oczywiście standardowo. To jest jakiś karton? Tak wygląda tylko. Jeżeli tu będzie coś naprawdę takiego... Wow! Wow! To ma być krew w sensie? Tu widzę, że jest przejście malutkie, kładeczka. Po drugiej stronie również będzie kładeczka. Nie będzie kładeczki. Nie będzie kładeczki. No właśnie, dlatego ja też ogólnie, jeżeli chodzi o gry typu horror i tak dalej, nie mam problemu z ogrywaniem takich gier, bo w nie nie wierzę po prostu. Ale na przykład znam ludzi, nawet z mojego otoczenia, no, którzy po prostu oglądając nawet takie, wiecie, beznadziejne horrory, no, po prostu strają po gaciach. I one już na przykład do toalety nie pójdą. Chociaż powiem wam osobiście szczerze, że będąc młodym człowiekiem, również miałem z tym problem. Młodym człowiekiem. Nadal jestem młody. Będąc małym człowiekiem. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. No świetnie. No świetnie. No chcemy szczęścia jak każdy człowiek. No i powiem wam ogólnie szczerze, że będąc małym człowiekiem, no nie wiem, mając tam od 12, nawet chyba do 15 lat, mega bardzo bałem się pseudoduchów. Coś jest. Pionek. Wiedziałem. Bardzo bałem się właśnie duchów. W ogóle ja nawet miałem ciężko zostać samemu w domu, a co dopiero, nie wiem, później dzieje się w nocy i tak dalej. Naprawdę mega się bałem. I jakoś ten strach właśnie poprzez trochę też te gry horror przełamałem. Bo zacząłem się tym interesować. Zacząłem właśnie te gry ogrywać. I naprawdę mi to pomogło pod tym względem. Pionek.
Pałka w prawo. A, to właśnie o to chodziło nawet. O to nawet chodziło. I właśnie przez te gry horror, czy typu horror właśnie, udało mi się te strachy pokonać aż chyba za bardzo, bo naprawdę, no ciężko. Ciężko mnie czymkolwiek przestraszyć. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. No jasne. Jak zwykle. Jak zwykle. Wszystko co złe to my. Wszystko co złe to my. A jak ja mam tu przejść? O, nie? Może wystarczy sobie na przykład coś tu podświetlić. Chyba nie. Chyba nie. Czekajcie, czekajcie. Może właśnie to świecące cudo pomoże nam odnaleźć gdzieś tutaj przejście czy coś, nie? Myślałem, że tu może coś znajdziemy, ale chyba nie. Zagadka, której chyba... Ej, ja naprawdę nie sądziłem, że tu jest w ogóle przejście. Wow. Wow, wow, wow. No nie pomyślałby człowiek, naprawdę nie pomyślałby człowiek. Labirynt z kartonów. Jesteśmy na magazynie Biedronki. Dobra, jest przejście. Bo klikaczem to ja jestem mocnym. Klikaczem to ja jestem mocnym. O, kolejne przejście. To jest tym razem szyba, o dziwo. Ale czemu nam dali możliwość korzystania z tego? Myślałem, że przeszło, ale nie. Myślałem, że przeszło. Dobra. Serio? Cegły? Jaja sobie robicie? Stawiam, że tu może być gdzieś jakaś bita szyba. Nie. Tu też nie, tu wszędzie szyby są. Takie było podstawowe dla mnie wręcz, że może być tu gdzieś zbita szyba, ale widzę, że nie. Ej, dziwne. Dziwne, 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 dziwne. Nie przejdziemy z tym. Nie ma takiej opcji. Chyba, że tu gdzieś jest przejście, ale... Aha. Ej, no i powiedzcie mi, jakim tutaj miałem to zauważyć, no bo... No dobra. W teorii da się to. Da się to jakoś, nie wiem, ogarnąć. Tylko w ten sposób. Też nie. Nie widać tego. Chyba, że zrobimy to w ten sposób. O kurde, dobra. Teraz się świeci. No dobra, to o to chodziło. O to chodziło. O to chodziło, kochani. Teraz rozumiem. Mea culpa, mój błąd. No, światełko jest teraz mocne. Światełko jest teraz mocne. Chociaż nie tutaj. Coś widziałem na podłodze? Nie. Wow, nóż. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. O, nóż zniknął.
Tu ktoś sobie chyba coś kroił, jakąś marchewkę czy coś, bez przesady. Pytanie, gdzie teraz znajdziemy ten nóż, o ile go znajdziemy. Więcej krwi. Więcej krwi. Prosta droga. Tu się coś stanie. Idea. No dobra, to mnie bardziej przeraża. I co, wszystko? Coś niebieskiego. Jakieś plany. No i znów nam się zrobiło sympatycznie i miło. No widzicie, widzicie, nie można było tak od razu. Idea. Świetne. Perception is reality. Your friendly doctor. Czyli percepcja jest rzeczywistością. Mój przyjazny doktor. Tylko tak, ja bym z przyjemnością sobie wziął coś do łapki. Jakkolwiek to brzmi. No właśnie oni tu malowali po prostu, to nie żadna krew. Po prostu bałaganiarze, malarze. To są ci artyści, co biorą 40 z metra. No ale nie mamy tu chyba nic do wzięcia. Cholercia, no. Może jakoś przejdziemy. Może nie! Co to było? Ja tam chcę wejść! Z tej strony może? Nie? Dajcie mi coś. Dajcie mi jakąś dziwną rzecz. Już jest winda na pewno. Projection. Projection, przepraszam, nie projection. I projekcja. Symetryczny layout. Aluminium, plastik, materiały. No tutaj jest coś dziwnego. F12 klikamy. Pyk, screen zrobiony. 22. Portal prototype. Ja powiem wam osobiście, że naprawdę jestem pełen podziwu. O, jest nóż. Jestem pełen podziwu, jak im się udało zrobić tą całą właśnie percepcję, to całe skalowanie tych przedmiotów. Naprawdę jest to zrobione świetnie. Jest to zrobione naprawdę świetnie. No jak chcę tam wejść? Kurde, nie da się, no. Może się da, tylko ja... No właśnie. Może się i da. Może i się na pewno da. Mam cię, gagatku. Ale wejść tu już nie mogę. Ja myślałem, że tam tu zrobił jakiś, nie wiem, easter egg czy coś, a tu nic, zero? Naprawdę? Chyba niewielu się gracze tu jednak cofnęło. Może jestem w błędzie. Może jednak wielu się cofnęło. O właśnie, to mnie interesowało. Co to jest? Jakieś plany, ale co one dają? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Pasorki. Opa. Op. Zabieramy to standardowo. A tam paletki były. No naprawdę żadnego easter egga, żadnego achievementa, nic? No wstyd. Naprawdę wstyd.
O, takim paleciakiem się kiedyś jeździło. Jak na hulajnodze. Jak na hulajnodze. Ja wiem, że to jest wbrew BHP. Proszę tego nie powtarzać. Proszę tego nie powtarzać. Aczkolwiek naprawdę bardzo fajnie się tym jeździ. Dobra, no znalazłem tu, ale nie było warto, powiem wam osobiście. Myślałem, że będzie bardziej warto. To były puszki, Shiro, ty bałwanie. Bo masa puszek była. Masa puszek była. Wielka pucha. Wielka pucha. Dobra, możemy iść dalej. Shiro się wybawił. Shiro coś tam sobie porobił. Ja to wziąłem? Wziąłem. Pobawił się pasolką. Lubię, jak to brzmi. Shiro i się bawił pasolkami. Jezu. A to nie jest awokado? Too many, how many reality? Cloning? Biggest questions. Which is the real one? Order longer freeze flaps. Wydaje, że to są po prostu enjoy avocados, tak właśnie. Mi się wydaje, że to są przemyślenia twórców podczas tworzenia tej gry. Jestem nadal ciekaw, ile tej gry nam zostało. I jak ona właśnie jest długa. Bo powiem wam osobiście, że teraz nie wiem, co zrobić z tymi odcinkami. Wow! Plus starano. Piękny dzień. Lecimy w kolejną nierzeczywistość. Znaczy rzeczywistą nierzeczywistość. Pyk. Zawsze było brązowe? Chyba zawsze. Tam nic nie ma. Jaki typ snów? Jeszcze nie mieliśmy latania. Nie. A propos latania. Kiedyś też się interesowałem właśnie o OBD i tym... Jezu, nierzeczywistym snem. Przebudzeniem w trakcie snu. Tak? Świadomym snem. O tego słowa mi brakowało. Świadomym. Zielone drzwi idą sobie tam. A co tu jest napisane? Chyba się tego już nie dowiem. Żeby wcisnąć i... Żeby wcisnąć, popchnąć i otworzyć. Dobra. Nieważne. No, to brązowe nie było. I tak w sumie, no mówię, takie pierwsze cechy z kojarzeniem tych świadomych snów, gdzie mamy kontrolę nad tym, co się dzieje. Kontrolę, świadomość, czyli że jesteśmy we śnie. To właśnie są... to właśnie jest latanie. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Czy my jeszcze ciwęce to nie dostaliśmy, to jest dziwne. O nie, ta kostka jest przyspawana, przykręcona. A jakieś małe te wkręty. No dobra. Pyk, rozumiem. Znaczy, coś tu musi być do wzięcia. Coś tu musi być do wzięcia, tylko pytanie co? Teorii. Tutaj mamy możliwość cofnięcia się. Pytanie, co my moglibyśmy stąd wziąć? Drzwi na przykład. Na przykład drzwi. No właśnie. Kolejne budziki, świetnie. O, zmiana muzyki. O, to jest dobre. To też fajne. O, muzyka z windy. Bierzemy ją. I tak. Oczywiście standardowo zahaczamy sobie czujniki. O, co tu się dzieje? Tak, to jest właśnie makro. Coś pięknego. Ciekawe, czy jest za to jakiś achievement. Teraz może mi się gra zacznie bugować. Jak zobaczycie spadki FPS-ów, to przepraszam, ale to moja głupota po prostu. O! Co ty pogrywasz? Skrony obiekt nieprzyzwoitą liczbę razy. Jest achievement.
O! Nie no, ja tak nie potrafię inaczej. Może będzie drugi. Już nie ma? Już nie można, szkoda. No ale drzwi też trochę narobiliśmy. Dlatego lubię makra, No nie, no. No muszę, no. Może za to coś będzie. Jakiś achievementik kolejny. No po co by dawali tyle tego wszystkiego? Ej, no ale to jeszcze mogę coś robić. Dziwne, że tam FPS-y nie spadają. No bez jaj. Ja wiem, o co chodzi. A, bo tu się klonuje, jak się klika. Nawet tu. Jakie maleńkie. Domino poleciało. Patrzcie, domino poleciało. Udało nam się domino zrobić. Już po domino. Obstawiam, że możemy wejść tu. O nie. Czuję, że coś straciłem. Nie wiem co, ale coś straciłem. Tak już wyglądało, że by wiecie, chmurki, koniec i tak dalej, a to dupa! Kontynuacja naszego pięknego snu. I kolejne paleciaki. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, no ale ja tu będę wszystko tak klikał, no. Ja po prostu muszę. Muszę to zrobić, bo się uduszę, no. Słyszę budzik. O nie! Zrobię wam to. No, ale nie tym razem. Tu się tylko budziki klonują nadal. Nadal się budziki klonują. No, klonujemy. I na AliExpress. Ja jestem pierdolnięty, naprawdę. Ale jestem pierdzielnięty. No muszę to poklikać, moi drodzy, no tak czy inaczej. Muszę to poklikać, bo potem sobie będę pluł w brodę. Moi drodzy, w sumie to i tak się zbliżamy do końca odcinka. Myślę, że się tutaj w ogóle zatrzymamy. I takie pytanie do was. Ile nam zostało jeszcze gry? Osoby, które znają grę. Ile nam długo jeszcze pozostawało? Bo w sumie nie wiem, jak sobie to rozplanować. Możliwe, że... Czy w ogóle byłyby jaja na przykład, jakby, nie wiem, za chwilę. Ja sobie nie popsułem gry. Wiecie? Zapytacie czemu? Z tego powodu, że nie mogę podnieść tego obiektu. Oh no. Więc tak, pytanie do was, ile gry nam jeszcze zostało? Jeżeli dużo, to piszcie, jeżeli mało, to też piszcie. Mniej więcej na ile minut, godzin, nie wiem dokładnie. Bo już mamy w teorii półtorej godziny w tej grze zrobione. Dobra, wszystko. Mamy półtorej godziny już zrobione w tej grze. I dokładnie nie wiem, ile nam tego wszystkiego pozostawało. Nie mogę tego przenieść. Fuck! Zepsułem sobie to. Definitywnie. Prawie przyszedłem, żeby wrócić.
Nie obrócić! Chiro, ty idioto! Chiro, ty idioto! Wow, ale ekstra bajer, ale ekstra bajer. Po co to klikałem, jak idiota? Dobre pytanie, dobre pytanie. Dobra, moi drodzy. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Chiro. Bye, bye. Trzymajcie się. Hej, hej!